A ja się boję, że on wślizgiem będzie w ten przycisk wchodził, wiesz? Znaczy lepiej w ten przycisk, jak w ciebie. Zaznaczył tego internetu. Powiem ci na pewno jedną rzecz dzisiaj. Wstęp zrobiłeś 4 razy dłuższy, jak każdy z nas prowadzący. A, no, ale już od razu wywierasz presję. Już wywierasz presję. Ale z presją trzeba umieć grać. Posłuchaj, żeby, tak trzeba, żeby się nie okazało, że to są jedyne słowa z sensem, które żeby ona, wiesz... No, to wiadomo, że tak będzie. Przy tych pytaniach... Ale akurat... Poczekajcie, ja akurat robiłem ten transfer. Więc ja miałem, można powiedzieć... Ja chyba poprosiłem o to pytanie nawet. Dawaj. Jest pierwszy. Poprosił o to pytanie. To byście nie uwierzyli, poczekajcie. Już w zasadzie? Radość na kolana padnie. Jest radość. Ty, jest 1-0, to kończymy. A jak się szły? I było się skupić na Ekstraklasie. No tak. Skoro nie wiesz, że Peszkin był najstarszy, to czy ty wiesz? Trzecie pytanie. Dawaj, Ekstraklasa i reprezentacja. Oj, co tego to nie... Ja zaraz, ale to było. Ja to zadawałem w pytaniu. Z jakim rywalem najwyższą porażkę w historii występów w reprezentacji Polski poniósł Robert Lewandowski? O, czekaj, o wcisku nie ma pojęcia. Nie wiem, no ale próbujemy. No to. Zdanią? Na chaos teraz. Zdanią. Może tak być. Komputer? Zdanią 4-0. Mogło tak być. Ja już się cieszę. Czekaj. Wow, z kim? Patrz, to kopie. Z Hiszpanią. No, a on grał wtedy za Smudy. Przerwy. Ostatnie pytanie w tej kategorii. Trójmłoda. Też pytanie od widza. Z poważnych klubów za granicą nie puszczali nas na taki turniej. Pod tytułem turniej myszka Miki, a nagroda jest kaczka dziwaczka. No nie, no wielki trener Łobanowski. Nie, tylko że turniej, no umówmy się, no to ani mistrzostwa świata. No słuchaj, nie na takich turniejach bywałeś. 3-2. 15-16. Wiecie, jaka jest odpowiedź? 15-16. 2016 rok. No, nie, to tak nie możesz powiedzieć 2016. Sezon. Tak, sezon. 15-16. O rok, w którym roku. Nie da się w piłce nożnej powiedzieć roku. No tak, sezon to będzie 15-16. Bo zaraz zdegradowali ich w czerwcu, czyli to był jeszcze sezon 15... Ale chodzi o rok. Pewnie będą kontrowersje na czasie, znając życie. Jakie kontrowersje? No pytanie było o rok. Jeszcze tak życia nie znasz, żeby były kontrowersje. 2016. No. Dobra, 3-2. Kolejna kategoria. Jest, zobacz, jak ładnie. Dzień ma dzisiaj dużo ten. Jaka kategoria? Dużo energii. Dzisiaj nabuzowany. Ofensywny, ofensywny. Ligi Europejskiej rzut karny. Ja muszę prowadzić dzisiaj. Dobrze. 3-3. Pytanie od widza. Marek z Jawornika, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Jarek. Uwaga. Marek. Kogo zastąpi? Komputer? Müller. Aj, to był Tiago Alcantara. Ale mnie świeżnęło teraz. Człowieku, coś się mi więcej dali. Ja wiem. Jolunia, tylko co zrobi? Jakieś pytanie. usta i co wtedy? Dobra, okej. Pierwszy program, który normalnie trwa 30 minut, przy tobie 1,5 godziny. Ale będzie miał na więcej wyświetleń. Widzowie na pewno nie narzekają. No, wiadomo, bo dobrze. Ten kolor. No bo ty się cały czas zrywasz ze pytanie od widza znowu. Komputer? Jest. Brawo! Ale nas tu nie wskakuje. To jest najlepszy odcinek, młoda. Widzisz, przez takich gości będziesz hitem w internecie. Pamiętasz w ogóle takiego trenera? Antyś? Kto go pamięta? No ja przegrałem, prowadzę 4-3. Następnym razem jak... 4-4. Jak 4-4? 4-4. Jak to liczysz? No przecież punkt był dla nas za poprzedniego Müllera. Wiem, Tomeczku. Posłuchaj, jak teraz zdobędziesz jakiś punkt, to robisz jakąś cieszynkę z Jolą. Wymyślcie sobie coś. Ale mnie wrabiacie tutaj. Słuchaj, chciałaś prowadzić ten program, to nie ma. To już nie ma. Albo grubo, albo wcale, dobra. Otóż to, 4-4. Mówi A, to i mówi jest zabawa, jest ryzyko. I mówi się C, jak to mówi. Dobrze, to nie ryzykuje, nie pije szampana. To musisz przeczytać, będę znał odpowiedź. Ligi Europejskiej, Mistrzostwa Europy. Czego się najadł twój partner z drużyny? Bo oni ja chcę tego samego. Nie wiem, nie wiem. Dobrze, a my kolejne pytanie. Ligi Europejskiej, Mistrzostwa Europy. Panowie, skupienie. Jaka kategoria? Od debiutu trwała... No ile pasa, ile meczów w każdym Genui. No i Gianni, moim zdaniem 7 albo 8. No, moim 8. Bo pobił Inzagiego, bo mówili Szewczenkę, dlatego go zaczęli porównywać. Moim zdaniem 8. 8, tak? Komputer? Nie, zaraz, czekaj. Już, czas. Musicie się na coś zdecydować. Ale blisko. 7 meczów. Mówiłem 7, to no, ale prowadziłeś mnie... Powiedziałem 7, on mówi nie 8. Bo ty z Polski... Ale powiedziałem, że jeszcze nie mów. Ale każdy z Polski... Każdy z Polski musi dołożyć trochę ekstra od siebie. Powiedziałem 7, to ty już musiałeś zrobić 8. Powiedziałeś 7 albo 8. Nie, powiedziałem pierwszy, powiedziałem ci 7. 6 na 8. Ja powiedziałem, nie, czekaj. Posłuchajcie, a teraz jest pytanie do widzów. Gdzieś tam była. Przez ciebie z remis. Dobrze, to tak. Nic się nie stało. Mam specjalny numer na tą okazję. O, nic się nie stało. Ale jeszcze piłka. A teraz poczekaj, jedna rzecz. Przed tym pozdrawiamy całą ekipę jeszcze, bo ci ludzie naprawdę nas ogarniają, a nie jest łatwo z nami. Jeszcze raz wszystkich tu pozdrawiamy, którzy siedzą. I komputer, i ten z prądem, co jest. I oczywiście pozdrawiamy wszystkich widzów na czacie. Łapki w górę od nas dla was. Za dużo nie mów, bo twoje podpowiedzi to jest 5. No ale teraz nie podpowiadam, ale trzymam za was kciuki w tym pytaniu. Tak pierwszy raz jestem na remisie z taką dwójką. No to są naprawdę tężne głowy, nie? Te dwójka. Tężne. Tężne. Dobrze, panowie, tężne, też możecie się zastanowić. Dawaj, Jola, ogarnij tego faceta. Ogarnij tego faceta. Ty masz to po co tak przyciskałeś wcześniej? Niechcący, zupełnie nie można niechcący zrobić dziecka. Oparłem się, a to akurat był guzik. Teraz już odsuwam. Dobrze, to teraz skupienie. Pytanie. Wymień obu zawodników Liverpoolu. Nie, byłem 2 razy. Dobrze, dobrze. Kolejne pytanie. Zostawcie, życie go już kopnęło, to po co ten prąd? Dobrze, zostawmy to. Kiedy się dowiedziałem, że nie dostaniecie tego punktu, płakałem. Dawaj, próbuj młoda. Dobrze. Czemu to mi cały czas szturka mnie tu ktoś tym prądem? Tak po prostu tak cię połechtał. Z sympatią. Dobrze, kolejne pytanie. Nie udało się, że nie kliknąłem. Bo chciałem kliknąć, nie złapało. Jak to winny? Odpowiedź Casillas, komputer. Casillas. Yes! Mamy ręk, panowie. Nie, Czeszynka z Jolą. 10-10, ale jeszcze dogrywka. Jakiej? Nie zmieniaj. Ja kończę ten program remisem. Nie wyjdę. Remisy są najgorsze. A nie chcesz wygrać? Nie, Gianni. Uważam, że to ci się w ogóle należy. Ogłaszam remis. Nie wiem teraz, co zrobić z pucharem. Jula, wielki występ, naprawdę. Teraz Szewczenka. Nie wiem, czemu podać rękę, bo ten to mi 4 punkty wam przerzucił. Z błędami. Naprawdę wielki występ Gianniego, uważam, że... Panowie, ale tutaj tak. Puchar numer 1. Brawo. Ale wiecie, jak robi Krzysztof Piątek, on nie krzyżuje. To jest tak. Tak? Pokazywał, nie krzyżuje rąk, jest tak. Ale lewa ręka w górze czy prawa ręka? Nie pamiętam. Ale jeszcze zdjęcia chwila dla reporterów, Jupitery. I do następnego. Na YouTube. Łapki w górę, kochani. YouTube, nie mylić z RedTube. Ale skończył.